Kolejna kandydatka do tytułu Miss UMK studiuje pedagogikę i ma 21 lat. Natalia Ziemińska, dzień dobry. Witam. Natalia, była już u nas kandydatka, na którą mówili Ruda Maruda, na ciebie mówią Szalona Maruda. Szalona Ruda, przepraszam, możesz to rozwinąć? Tak, myślę, że mogę. Tak, wiem, że była już właśnie kandydatka, ona nazywa się Aneta, tak? I powiedziała tak, że mówią na nią Maruda. Ruda Maruda. Ruda Maruda. Na mnie mówią Szalona Ruda. Marudą pewnie też jestem, myślę, że jak większość kobiet, aczkolwiek wydaje mi się, że we mnie przeważa ta część tego szaleństwa bardziej. Jestem osobą energiczną, spontaniczną i często działam pod wpływem emocji, aczkolwiek myślę, że nie podejmuję zbyt wielu decyzji w życiu i z tego się cieszę. Staram się korzystać z życia i z tego szaleństwa, które jest przypisane temu wiekowi, który teraz mam, czyli 21 lat. Myślę, że tak powinno w życiu być, tak, że każdy powinien w jakimś stopniu to swoje szaleństwo okazywać. Słuchaj, w takim razie zarzucę hasłem tak. I powiedz, jak na to zareagujesz. Bon Jovi. O, mój idol. Zespół fantastyczny. W ubiegłym roku, w czerwcu, miałam okazję być na koncercie. Bawiłam się fantastycznie, naprawdę. Niezapomniane wspomnienia i pozostaną na pewno do końca życia w moim sercu. I gdybym mogła, pewnie pojechałabym na ten koncert jeszcze raz. Z ogromną chęcią. Jesteś w telewizji, pamiętaj, jak myślałam o telewizji, może akurat ktoś cię zobaczy i pomoże ci w spełnieniu tego marzenia. Mam nadzieję. Słuchaj, wyglądasz na chucherko, nie ma co ukrywać, jesteś szczuplutka, a kiedyś podnosiłaś ciężary, to prawda czy mit? Tak, prawda. Miałam w życiu taki epizod, bodajże w gimnazjum. Przez rok, może troszeczkę więcej, podnosiłam ciężary. Udało mi się być raz na zawodach. Tam zajęłam jakieś tam drobne miejsce, ale to wiadomo, że to nic takiego ważnego. Gdybym mogła podjąć jeszcze raz decyzję o podnoszeniu ciężarów, w moim życiu pewnie bym jej nie podjęła. Z tego względu, że troszeczkę miałam problemy potem z kręgosłupem i sylwetka mi się zmieniła. No niestety na gorsze, tak, ale podnosiłam, tak, ciężary i to też jakieś tam ważne i fajne wspomnienie z mojego życia i cieszę się, że je mimo wszystko mam. Jesteś humanistką, studiujesz, jak już mówiłam, pedagogikę. Tak. Jednak napisałaś, że gdyby nie to i gdybyś miała ścisły umysł, to studiowałabyś albo budownictwo, albo architekturę. Tak. Dlaczego akurat to? Jestem humanistką, tak? Studiowałabym architekturę albo budownictwo, ale niestety mam problem z matematyką, tak? Czyli po prostu no, nie radzę sobie w tych kwestiach. I dlaczego akurat architektura albo budownictwo? Bo, no nie wiem, to na pewno jest kierunek studiów, który w przyszłości dałby mi jakieś możliwości dużo większe na pewno niż pedagogice, możliwości finansowe przede wszystkim. I to jest po prostu moim marzeniem, ale myślę, że go niestety nigdy nie spełnię, no bo ze względu tego, że jestem humanistką, po prostu nie dałabym rady. Zawsze możesz otworzyć firmę, którą będzie ktoś kierował. Tak, ktoś o tym pomyślę. Słuchaj, obecnie jesteś wolontariuszką. Tak. Gdzie i czym się tam dokładnie zajmujecie? W ośrodku Monar w Toruniu. Wraz z moimi koleżankami ze studiów uczęszczamy tam bodajże 3 razy w tygodniu, małymi grupkami po 3 osoby i pracujemy z dziećmi. Są to dzieci w wieku od 6 do bodajże 16 lat. No ja bardzo się cieszę, że miałam w ogóle taką możliwość, żeby skonfrontować swoją wiedzę merytoryczną z praktyczną, tak? Czym się zajmujemy? Przede wszystkim pomagamy dzieciakom w lekcjach, bo to są dzieci, które potrzebują jednak pomocy, zainteresowania. Pomagamy im się na siebie otworzyć i otworzyć się na innych ludzi, nie wiem, uzyskać jakąś pewność siebie, bo tym dzieciakom tego po prostu brakuje. Ja mam nadzieję, że poprzez swoją energię, którą czasem potrafię przekazać dzieciakom, te dzieci na pewno będą inne i będą, no nie powiedziałabym bardziej szczęśliwe, ale będą bardziej otwarte na świat i będą pełne tej energii, którą ja staram się przekazywać dzieciom. Czy to jest twój plan na przyszłość? Wydaje mi się, że
nie chciałabym być do końca życia wolontariuszką, ale na pewno chciałabym pracować z dziećmi, bo czuję w sobie powołanie i na pewno chciałabym się w tym zawodzie realizować. No a co będzie, to myślę, że czas pokaże. Mam nadzieję, że będzie dobrze i że ta praca z dziećmi będzie czymś satysfakcjonującym mnie. Mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że równie dobrze będzie podczas wyborów i mam nadzieję, że moi goście zdążyli Cię chociaż troszeczkę poznać. Teraz masz szansę na to, aby zachęcić ich do głosowania na Ciebie. Jeżeli spodobała Wam się moja osoba, proszę, głosujcie.